Doro, postarali się, aby one były dzisiaj darem dla Matki Bożej za wszelką opiekę. I życzę każdemu z Was, by ten trud pracy i przy żniwach, i przy tych wieńcach Matka Boża dostrzegła i oczywiście nam rodziła. I o to się wszyscy mówi. Święte Matki Bożej, nazwanej Zielnej,
przynosimy wiązanki kwiatów, ziół tegorocznych zbiorów. Jest dzisiejszy dzień świętem Wojska Polskiego. Żołnierze chcą też się schronić pod płaszczem Matki Bożej. I wspominamy rocznicę cudu nad Wisłą, kiedy w niewytłumaczalny sposób Matka Boża ochroniła Warszawę i cały naród przed zalewem nieludzkim. Przynosimy dzisiaj również do świątyń nie tylko wiązanki kwiatów, ziół, ale żniwne wieńce, by wyrazić wdzięczność Bogu, Maryi za codzienną pomoc i opiekę. Cieszę się, że każdego roku i z każdym rokiem coraz piękniejsze są wieńce żniw. Mieszkańcy Rozdziela na dzisiejsze święto przynieśli wieniec żniwny z modlitwą o powołania kapłańskie. Bardzo aktualna intencja. Na tym wieńcu żniwnym jest otwarta księga Pisma Świętego i przypomnienie słów Chrystusa: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Otwarte tabernakulum, które nam daje nieustannie chleb. Nie ten wypiekany w piekarniach, ale ten chleb, który daje życie wieczne. Jest też i chleb. Ten chleb powszedni potrzebny jest każdemu. I dzisiaj modli się Kościół, by tego chleba nikomu nie brakowało. Mieszkańcy Bełchna przynieśli na dzisiejszą uroczystość obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Maria już ponad 600 lat czuwa nad polskim narodem. Jest z nami. Ja osobiście nie wyobrażam sobie historii Polski bez obecności Matki Bożej Częstochowskiej. Tyle razy obroniła nasz naród. Tyle razy ratowała. A w zamian za to poczynała dwie blizny, które mieczem zły człowiek pozostawił na jej obliczu. Nie zadawajmy bólu, cierpienia, łez naszej Matce Bożej. Na domu mnie w czarnej Madonie Szczęstochowy. Mieszkańcy Żegociny przynieśli również piękny wieniec, na którym jest kielich szalny, z którego wyrasta krzyż. Można powiedzieć, krzyż i msza święta, Eucharystia są bardzo ze sobą zjednoczone. Pierwsza msza święta odbyła się na krzyżu. Każda msza święta w naszym Kościele i gdzie indziej jest powtórzeniem tego, co się dokonało na Górze Kalwarii. Wiele ludzi, być może i z naszej wspólnoty parafialnej, lekceważy krzyż. Nawet nam kiedyś spodziewano krzyże przy godzinie. Wielu ludzi opuszcza
Przeświętą i tak żyjącymi miesiącami, latami. A prawdopodobnie wszyscy będą chcieć skorzystać i z mocy Krzyża Świętego, i ze strojów eucharystii. Dwie świece, które się świecą, które są umieszczone na tym miejscu żniwnym, niech przypominają, że my mamy być stróżami Krzyża i Eucharystii Przyświętej. Mieszkańcy Bytomska przynieśli obraz, przynieśli wieniec tak bardzo złączony z ostatnimi dniami. Są kontury mapy Polski, a na tle tej mapy obraz miłosiernego Jezusa z apostołem miłosierdzia jest Jan Paweł II. I przypomnienie na tym wieńcu żniwnym o tych trzech słowach, któremu tak wiele poświęciliśmy czas w ostatnich dniach. Jezu, ufam Tobie. Niech te cztery wieńce o głębokiej treści pomogą nam jak najlepiej uczestniczyć w tej obecnej przyświętej. Nasz ojczyznę,
wszystkich służących w obronie naszej ojczyzny, żołnierzy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla księdza Antoniego na mojej parafii i o nieustanną opiekę i pomoc dla każdego z nas. Prowadź bezpiecznie wszystkich chrześcijan na spotkanie z Tobą, świątyni niebios. Ciebie prosimy. Pobłogosław naszej ojczyźnie i zachowaj nasz naród w wierze i miłości do Ciebie i Matki Najświętszej, aby Polska była na ziemi znakiem Twojego Królestwa. Ciebie prosimy. Wejrzyj na polskich żołnierzy, aby wszędzie, gdzie służą, byli zwiastunami pokoju i dobra. Ciebie prosimy. Nasyć obfitością plonów naszą ziemię, aby starczyło chleba na zaspokojenie potrzeb wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Roślin zielonych, ziół leczniczych, aby Bóg za przyczyną Dniebowziętej
uszczegół i od wszelkiej szkody, i aby służyły człowiekowi i zwierzętom. Panie Boże nasz, Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm w właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziołom i zbożu, aby stawały się lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca na ziemi, aby wszystko, co zieleni się i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbiorów. Prosimy Cię o błogosław przyniesione od Ciebie pierwocinie zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła, kwiaty i wieńce. Zachowaj je od zniszczenia, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najkrótszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas niosących pełne naręcza dobrych uczynków przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica w niebo wzięta, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
lata. Codziennie przez 2 lata patrzyliśmy na Twoje pracę, troskę i poświęcenie dla powierzonych Ci. Dzisiaj nadszedł czas pożegnania. Na Twoje ręce składamy podziękowania za ciekawe badania, za godziny spędzone w konfesjonale, za posługę przez naszych chorych, za pracę charytatywną w szkołach. Życzymy, aby w parafii, do której Bóg Cię posyła, towarzyszyła Ci bliskość tego, który Ci powolał i któremu oddałeś swoje życie. Niech zawsze otacza Cię ludzka życzliwość, zrozumienie i szczerość, abyś nigdy nie doznał zawodu jako proboszcz i jako człowiek. Żegnając Cię, zapewniamy o naszej modlitwie, bo jak sam namawiałeś, bardzo jej potrzebujesz. A teraz, gdy zostałeś proboszczem, będzie Cię ona bardziej potrzebna niż dotąd. Szczęść Boże. Ksiądz Antoni lubi się mieszkać w
konfesjonalny. I za to Ci bardzo dziękuję. Nie żegnamy się, bo na pewno będziemy się nieraz spotykać. Ale czego Ci życzyć? Byś w tej nowej parafii był szanowany. By otoczyli się ludzie dobrocią, modlitwą, miłością. Byś mógł usłyszeć często od swoich parafian: dziękuję, przepraszam, wybacz, proszę. Niech na tej nowej placówce i na plebanii, i w kościele, i w szkole, i w domach Królestwo Boże się rozwija. Niech Twoje różne charyzmaty, zalety pomogą tym ludziom dobrze wędrować do ojczyzny wiecznej. Główne zadanie proboszcza jest robić wszystko, by pomóc ludziom się sprawić. Tego Ci księdza Antoni życzy. I myślę, że jestem przedstawicielem wielu parafian, którzy o Tobie będą w swoich modlitwach pamiętać. Jeżeli zasłużyliśmy w ciągu tych 2 lat i na Twoją wdzięczność, na dobrą pamięć, na modlitwę, to bardzo serdecznie Panią proszę. Gdy ja mam takie powiedzenie, cicho być, cicho żyć, cicho odejść. No ale coś na pożegnanie muszę powiedzieć, no nie po to, żeby był szum, ale ku pokrzepieniu waszych serc, no i dla umocnienia waszej wiary. Pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę z kapłaństwem na pierwszej parafii. Ksiądz proboszcz było bardzo zacny. Powiedział mi: nie myśl sobie, że na parafii wszyscy będą Cię kochać, lubić, i nie myśl sobie też, że wszyscy Cię nienawidzą. Ciekawy jestem, ile osób mojego odejścia się smuci, a ile cieszy, to jeden Pan Bóg wie. Tak to już jest, drodzy, że koniec jakiegoś etapu w naszym życiu zawsze jest początkiem czegoś nowego. No i że przede mną rzeczywiście nowe, niewyrażone jeszcze treści, dni, miesiące, nie wiem, może lata na nowej parafii Łoniowej, której patronuje Matka Boża, Wspomożycielka Wiernych. Dzisiaj jest święto i żeby wyrazić ten mój stan ducha, posłużę się jej słowami, które wypowiedziała w chwili zwiastowania i nawiedzenia. Wielbi dusza moja Panu i raduje się Duch mój Bogu Zbawcy moim, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święty jest imię Jego. Dziękuję Bogu, że okazał mi tak wielkie miłosierdzie i łaskę. Dziękuję też Bogu, jak to powiedział święty Paweł, że w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem i co najważniejsze, wiarę ustrzegłem. Znany archeolog Champollion, kiedy udało mu się rozszyfrować jakiś trudny hieroglif, podnosił oczy w kierunku nieba i ręce i głośno mówił: Bogu niech będą dzięki. Te słowa i mnie trzeba dzisiaj wypowiedzieć z całym przekonaniem i szczerością. Pod koniec sierpnia 2012 roku ksiądz biskup posłał mnie do Żegociny, abym jako wikariusz pomagał księdzu proboszczowi, sprawując sakramenty, głosząc Słowo Boże i katechizując. Od tego czasu poprzez wzajemną współpracę podejmowała wspólną troskę o dobro Kościoła i waszej parafii. Szczerze cieszyłem się, że jako kapłan mogę wam posługiwać w tak zacnej parafii. Zdawałem sobie też sprawę, że kiedyś przyjdzie dzień naszego rozstania. I pod koniec czerwca zostałem zaproszony przez księdza biskupa, który powiedział mi, że ma dla mnie nowe zadanie w parafii Łoniowa. Się z proboszcz odszedł na emeryturę. Tak na marginesie, pracowałem u niego w Szczurowej 7 lat.
No i ksiądz biskup teraz posyła mnie tam jako administratora. Od najbliższej niedzieli będę, jak to jest napisane w tym dekrecie, troszczyć się o zbawienie wiernych i dobra materialne parafii Łoniowa. Z posłuszeństwem i radością przyjąłem wolę księdza biskupa. No, pożegnania nie są łatwe, ale dobrze rozumiem, że mam służyć Kościołowi tam, gdzie mnie mój biskup pośle. Na zawsze pozostaniecie w moim sercu. Ale tak, jak już powiedziałem, za dwa dni będę starał się cząstkę najdłużej zostawić też w parafii Łoniowa, bo biskup uznał, że tam teraz jestem potrzebny i pragnę wam dzisiaj z całego serca podziękować za wszelkie dobro i ogromną wobec mnie życzliwość. Gdziekolwiek. Nie potrafię dzisiaj wymienić wszystkich po kolei. Proszę mi to wybaczyć. Jest to niemożliwe, bo musiałbym mówić długo, by każdemu z osobna podziękować. Pragnę tę wdzięczność przemienić w codzienną modlitwę waszej intencji z prośbą o błogosławieństwo dla was, dla waszych rodzin. Pragnę odprawić ostatnią mszę świętą w tej wspaniałej świątyni, której patronuje święty Mikołaj. Być może to jest jego prezent dla mnie. Właśnie jutro o 7 rano. Niech Bóg was błogosławi na każdy dzień. Niech zachowa waszą parafię. I za wszystko składam wam serdeczne błogosławieństwo. Kieruję tą moją wdzięczność w sposób szczególny wobec kapłanów, którego patrząc Boża postawiła na mojej drodze. Dziękuję księdzu proboszczowi Leszkowi Budziakowi, który pomagał mi wzrastać nie tylko w latach kapłańskich, ale i w mądrości i świętości, który troszczył się nie tylko o moją duszę, ale i ciało poprzez wspólnotę stołu plebańskiego, wspólnotę zamieszkania pod jednym dachem. No i niezapomniane zostaną te dwuletnie rozmowy przy stole. Obiecuję, że jak pójdę na emeryturę, to ja to wszystko spiszę i powstanie taka praktyczna teologia pastoralna. Być może sprzyda się niejednemu księdzu. Dziękuję księdzu Januszowi, który dzielił ze mną radości i smutki tego codziennego podążania za Chrystusem dobrym pasterzem. Dziękuję pani gospodyni Józefie Dudzic, która codziennie organizowała nam wspomnianą już tą wspólnotę stołu i dbała, aby ten stół był zawsze, powiem szczerze, obficie i smacznie zastawiony. Dziękuję pani kościelnej Asi Kaczmarczyk. Zawsze po parafiach spotykałem kościelnych. No, w Krynicy byłam siostra zakonna, ale miała taki męski temperament i wszyscy się jej bali. I muszę powiedzieć, że od Asi dużo mogliby się nauczyć, jak bardzo za Chrystię, liturgię, sprawy kościelne, przykościelne, promieniować pogodą ducha, tak, tą osobistą kulturą. Dziękuję panu organiście Kazimierzowi za współpracę przy organizowaniu wielu uroczystości roku liturgicznego, a w tym kościele to no, nie na miesiące, żeby takich uroczystości nie było. Dziękuję Radzie Parafialnej. Dziękuję liturgicznej służbie ołtarza. Do chłopców mam tylko jedno słowo. Służcie dalej Panu z radością jak do tej pory. Dziękuję dziewczęcej służbie maryjnej, oazie. No, ja jej nie prowadziłem, ale większość tych dziewcząt uczyłem. Większość tych dziewczyn uczyłem, dlatego ta radość moja jest nie większa. Ja powiem, że no ciasto bez rodzynek jest, odbiny się zje. Ale coś mu brakuje. Te dziewczynki w tym kościele na są jak rodzynki. Jak nie będzie tych dziewczynek w kościele, to właśnie no odbiny liturgię zjemy, ale coś będzie brakować. Dziękuję władzom szkolnym, gminnym i samorządowym. I to podziękowanie składam na ręce pana wójta Jerzego Błoniarza i dyrekcji tych szkół, w których pracowałem, a więc na ręce pani Anny Rogala i pani Danuty Pączek. Dziękuję chorym, których odwiedzałem pierwsze piątki i oddałem ich sporo
za modlitwę ofiarowane cierpienie, moje intencje, do czego się często przyznawali. Przy okazji chcę podziękować, jak to mówią, furmanom, a więc panu Markowi Jędrzejkowi z Bytomska i panu Tadeuszowi Tudzicowi Rzegociny. Też można by napisać książkę z tych rozmów miłych i ciepłych. Dziękuję dzieciom, młodzieży, poszczególnym rodzinom parafii, bo parafia to rodzina rodzin, za piękne świadectwo wiary, nadziei, miłości, co zawsze podkreślałem, zwłaszcza po kolędzie. No za wszystko niech będzie chwała Panu. I żegnając się z Wami, proszę o modlitwę w mojej intencji, żebym od tego proboszczowania nie zgłupiał i nie zszedł na wszy. Niech Was Bóg błogosławi, niech opiekuje się Wami Matka Najświętsza, Królowa Nieba. Niech Święty Mikołaj, patron Waszej parafii, strzeże Waszej wspólnoty, Was każdej, każdego z Was. Kiedyś to czytałem, że jakie słowo Chrystus najczęściej wypowiedział w Ewangelii, gdzieś to policzono ponad 380 razy. Nie lękajcie się i nie lękaj się w różnych odmianach. Dlatego nie lękajcie się i trwajcie mocno w wierze. No i zostańcie z Bogiem. Amen. Żeby nasze słowa nie były puste, powstańmy i odmówmy intencje księdza Antoniego. Szczerze to modlitwę pod Twoją obronę, by czuł to obronę i pomoc Matki Najświętszej. Pod Twoją obronę uciekamy na święta Boża Ciebie, naszymi prośbami, racz i radzić w potrzebach naszych, ale potrzebach nas złych i krzywdy, racz nas Pan przybawiać, Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas ujedna, Synowi swojemu nas polecę, Twojemu Synowi najbliższemu nas oddaję. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.